Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj to jest, jak Wy to widzicie, to jest albo pierwsze wideo w styczniu, a dla mnie to jest ostatnie wideo w grudniu, ponieważ nagrywam je tuż przed nowym rokiem i będą to oczywiście ulubieńcy miesiąca. I znowu mam dla Was mnóstwo kosmetyków, jest pielęgnacja, jest makijaż, są moje mini prezenty świąteczne, są moje ostatnie zakupy, więc jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania. Na końcu tego filmu, słuchajcie, mam dla Was takie mini rozdanie, takie po prostu rozdanie z kosmetykami, które też bardzo lubię i które chciałam Wam po prostu dać jednej osobie. Jest to taki mały zestaw pielęgnacyjny, coś tam może jeszcze do niego dołożę. O wszystkim będę Was informować na swoim Instagramie, bo też część ostatnio rozdań chciałabym robić na Instagramie, jedno rozdanie już zrobiłam i mam nadzieję, że brałyście w nim udział, ale nie martwcie się, na pewno, tak jak zawsze Wam mówię, będą rozdania na moim kanale i myślę, że teraz w styczniu w ogóle będzie ich więcej. I takim moim pierwszym ulubieńcem w grudniu może będzie to, od czego chciałam zacząć styczeń. Jest to takie moje postanowienie całoroczne i jest to mój pierwszy bullet journal. I tutaj, jak widzicie, jest to zeszyt, który sobie kupiłam kilka miesięcy temu, chyba 2 albo 3 miesiące temu, w TK Maxie oczywiście. I to jest Moleskine, który ma taką piękną ilustrację z Alicji z Krainy Czarów. I tak jak wiecie, chciałam go przeznaczyć na zeszyt do planowania właśnie wideo na YouTubie, ale też do planowania w ogóle mojej pracy, ponieważ mam bardzo mało czasu, a chciałabym zrobić jak najwięcej. I tutaj możecie sobie planować rok tak jak chcecie i zachęcam Was do obejrzenia mnóstwa różnych wideo na właśnie YouTubie, gdzie są niesamowite rzeczy pokazane. I bullet journal pozwala nam na to, żebyśmy po prostu wrócili do papieru i do pisania na papierze, ponieważ teraz w zasadzie wszystko przejęły iKalendarze, jakieś kalendarze w komórkach, właściwie nic prawie nie robimy już ręcznie. I to jest taki też, jeżeli ktoś chce, to może być taki craft, może być to coś, gdzie możecie się wyżyć artystycznie. Ja absolutnie tego tak nie traktuję. Po prostu mam tutaj rozdziały, według których będę planowała cały rok. I tutaj, tak jak na przykład widzicie, ja Wam tego nie chciałabym pokazywać, bo zdradzę Wam wtedy wszystkie filmy, jakie chcę dla Was zrobić. Ale mam na przykład wideo, które zaplanowałam na 2018. Może być on pełen ilustracji, może być on pełen rysunków, które same robicie. Właściwie wszystko się tutaj robi ręcznie. U mnie to raczej będą głównie listy, rzeczy, które mam do zrobienia albo które zrobiłam. Cele do osiągnięcia, także to jest bardzo fajna rzecz, żeby właśnie móc planować moje nowe filmy. Żeby mieć spisane wszystkie kosmetyki, o których mówię, żebym nie powtarzała na przykład tego samego kilka razy, więc jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, którą również Wam polecam. I tak jak mówię, obejrzcie sobie jak najwięcej filmów na ten temat, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Wystarczy kupić notes, w którym kompletnie nie ma nic, ma on czyste kartki, a resztę robicie już sami. Jest to też takie bardzo fajne, kreatywne, takie artystyczne podejście właśnie do tego, co będziecie robiły w przyszłym roku. I może zacznę od takiego bardzo miłego dla mnie akcentu, który wydarzył się pod koniec właśnie grudnia. Mianowicie Elle zaprosiło mnie do takiego bardzo dla mnie prestiżowego artykułu. Miałam wyróżnić swoje tajne kosmetyki, na których pracuję, które lubię, których używam w swojej pracy, ale także których używam prywatnie. I ten mini artykuł pokazał się już na Elle.pl. Jeśli jesteście zainteresowane tym artykułem, to serdecznie do niego zapraszam. To na mnie jest naprawdę duże wyróżnienie i znalazłam się w gronie wspaniałych artystów. Możecie sobie przeczytać też inne artykuły. Ale jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to wiecie już, jakie to są kosmetyki. Jeżeli uda mi się zrobić wideo podsumowujące w ogóle moje ulubione kosmetyki w roku 2017, to tam na pewno już znajdziecie dużą część tych kosmetyków, także serdecznie też zapraszam Was do czytania. No i teraz może przejdę szybko do moich prezentów świątecznych, które w tym roku zrobiłam sobie sama, ponieważ tyle rzeczy się wydarzyło, takich właściwie dobrych, że w tym roku postanowiliśmy nie robić sobie takich standardowych prezentów świątecznych. Pojechaliśmy do Pragi, to była taka nasza wycieczka prezent. I może zacznę od tej torby, ponieważ jeżeli oglądałyście mój film, to w zasadzie wszystko, co jest w tej torbie, to są rzeczy, które uwielbiam. Najbardziej chyba przyczepiłam się do tych trzech kosmetyków, ale to dlatego, że ja po prostu nigdy ich nie miałam wcześniej. I jest to Aquamarina, jest to Catastrophe Cosmetic, i jest to maseczka Brainst Honey. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Jeżeli jesteście ciekawe tych kosmetyków, to serdecznie zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu. Na końcu tego wideo pojawi się coś jeszcze oczywiście, o czym chciałam szczególnie wspomnieć, ponieważ no, jest to totalny ulubieniec grudnia. A takim moim drugim ulubieńcem i prezentem, który zrobiłam sobie pod choinkę, ponieważ marzyłam o tym już naprawdę przynajmniej od 2 lat, żeby kupić tą rzecz, jest ta paleta i to oczywiście na moim Instagramie ona się pojawiała prawie na każdym zdjęciu, no może nie na każdym, ale na bardzo wielu.
Korzystam z niej od miesiąca i jest to oczywiście paleta Kat Von D Shade and Light Eye Palette. Słuchajcie, no to jest klasyk i to jest już taka paleta, która należy do must have'ów. Jest oczywiście przepiękna, naprawdę opakowanie Kat Von D, szczególnie, że ona robi je sama i sama je jakby projektuje. To jest też niezwykłe. Jest to taka plastikowa, świetna paletka z dużym lusterkiem w środku. Jedyny minus to, że ona się nie otwiera do końca. Ja akurat bardzo lubię, jak palety otwierają się do końca. I tutaj macie takie bazowe, podstawowe cienie. Cała paleta jest w ogóle matowa, co jest uważam doskonałe. Jest to taka paleta, którą możecie wykorzystać w każdym makijażu. Jako waszą bazę, ona jest dodatkowo jeszcze podzielona na takie 3 segmenty. Powiem wam, że każdy z tych cieni używałam. Każdy bardzo lubię. Ciężko mi na razie powiedzieć, która część jest moją ulubioną. Najczęściej oczywiście sięgam do tych ciepłych kolorów, ale uwielbiam czerń i biel z tej palety. Uwielbiam ten kolor, który jest takim bardzo chłodnym beżem. Bardzo lubię też tą część, więc tak naprawdę tutaj każda część tej palety jest przeze mnie wykorzystywana. Co jest jeszcze fajne, że ona tutaj z tyłu ma spis kolorów, więc możecie sobie zobaczyć, czego używacie najczęściej. Jeżeli taka duża paleta nie jest Wam potrzebna, to gorąco Was zachęcam do na przykład tych mniejszych paletek, takiej wielkości gdzieś z Kat Von D, gdzie macie też wybrane właśnie kolorystycznie 3 cienie plus chyba taki cień właśnie duży, bazowy, więc też jest fajna opcja, jeżeli ktoś nie używa dużo cieni. No i oczywiście ta paleta dla mnie to jest must have do mojej pracy, dlatego że mogę użyć ją na każdym typie kolorystycznym, dla każdej osoby, jako taką bazową paletę i później dokładam po prostu wszystko, czego potrzebuję, czyli tak jak dzisiaj mam na przykład brokat, jakieś kolorowe cienie, dlatego że ona po prostu stanowi świetną bazę, cienie są świetne jakościowo, bardzo miękkie, bardzo napigmentowane, fantastycznie się nimi pracuje, świetnie się rozcierają. Troszkę się sypią, ale to jest po prostu to, że to są wszystko cienie matowe i one to do siebie mają, że czasami są takie bardziej kruche, chociaż też są bardzo masłowate. Myślę, że już dużo powiedziałam o tej palecie i na razie nie będę o niej mówić więcej. Moje kolejne takie olbrzymie zaskoczenie, jeśli chodzi właśnie o grudzień, to był ten korektor i to jest korektor Luny, który sobie kupiłam przez eBay, dlatego że nie można go nigdzie kupić. I tak jak widzicie, on bardzo przypomina korektor NARS. I to jest ten sam typ korektora, jest to korektor trwały, rozświetlający, który po prostu bardzo dobrze się blenduje i po czasie on zastyga również, jest to korektor trwały i kupiłam oczywiście sobie za ciemny kolor, chociaż wygląda on bardzo ładnie, jest to taki po prostu neutralny, ładny beż. Dla mnie jest on niestety za ciemny, dlatego ja go jeszcze rozjaśniam moim rozjaśniaczem z The Sam i łączę sobie te dwa korektory, żeby uzyskać idealny kolor pod oczy na przykład, albo dla mojej tonacji skóry. Natomiast już zamówiłam kolor jaśniejszy 01 i powiem Wam, że na pewno jest to najlepszy korektor płynny, jaki miałam do tej pory. Nawet bardziej go lubię niż Tip Concealer, który przed chwilą Wam pokazywałam z The Sam. Świetny korektor, totalnie tani. Niestety jest lepszy niż NARS. Także jeżeli będę robiła podsumowanie korektorów pod oczy, co niedługo mam nadzieję zrobię, to na pewno jest to jeden z korektorów, który bardzo bym Wam polecała. Jest on dosyć podobny do Maybelline Fit Me Concealer, który jest moim totalnie ulubionym korektorem pod oczy, ale jest on bardziej kryjący. Także świetny korektor, bardzo tani, bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz, do której sobie wróciłam z olbrzymią przyjemnością, to jest ta maskara Clinique. To akurat trzymam jej mini wersję i to jest maskara, która się nazywa oczywiście High Impact. Jest to bardzo słynny tusz do rzęs, który naprawdę od lat jest na rynku. Ma taką standardową, dużą szczoteczkę, ale nie jest ona zbyt duża. Ma przepiękny czarny kolor, nie osypuje się, ładnie pogrubia, ładnie rzęsy wydłuża, ładnie je podkręca. Także jest to jedna z moich naprawdę ukochanych maskar. Bardzo dawno jej nie używałam, wiele lat. I teraz do niej wróciłam i naprawdę świetna maskara, bardzo Wam ją polecam. Jeśli nigdy jej nie miałyście, to właśnie w Sephorze można kupić jej miniatury. No i jeżeli chodzi o rozcieranie korektorów pod oczami, to zapomniałam wspomnieć, że moim ulubionym pędzelkiem w zeszłym miesiącu właśnie był pędzelek, który jest w cieniach palety Naked Heat. I ten pędzelek do cieni, on jest dla mnie zbyt sztywny, nie za dobrze się nim blenduje. No w zasadzie on się do tego blendowania według mnie nie nadaje, ale do korektorów płynnych pod oczami jest po prostu rewelacyjny. Rewelacyjnie mi się właśnie pracuje tym pędzlem, rozciera korektory, blenduje, wklepuje je tutaj wokół oka. Jest to naprawdę świetny pędzelek, także jeżeli macie na przykład palety Naked Heat, a pędzelki Wam nie odpowiadają, nie wyrzucajcie ich. Spróbujcie właśnie używać ich do korektorów albo do podkładów, na przykład wokół nosa.
bardzo fajnie się sprawdzi. No i w ogóle grudzień to jest taki miesiąc w ogóle prezentów. Przychodzi dużo paczek, dostajemy z reguły dużo paczek PR-owych. Jedną z tych paczek właśnie była ta olbrzymia paczka z Annabel Mineros. Ja po prostu muszę Wam ją pokazać, bo to jest chyba no, jedno z takich moich ulubionych opakowań. No, zjadłam wszystkie czekoladki już, ale naprawdę piękne opakowanie, bardzo słodkie. I tutaj w środku było oczywiście kosmetyki Annabel Mineros. Ja właśnie teraz łączę te kosmetyki z paletą Kat Von D i świetnie mi się to sprawdza. Pierwszym z tych kosmetyków będzie róż mineralny, który nazywa się Honey. To jest taki bardzo ciepły, przepiękny brąz. Strasznie mi się podoba. I jako róż on mi się nie za bardzo sprawdza, ale jako produkt do ocieplania i konturowania skóry świetnie i jako cień do powiek rewelacyjnie. Kolejne dwa kolory, które bardzo polubiłam, to jest Chocolate. To jest cień mineralny, który zawiera takie drobniusieńkie opiłeczki złota. Bardzo ładnie wygląda na powiekach. Jest to cień też matowy. A kolejny cień, który no, uwielbiam, jest to cień Candy. I to jest coś pomiędzy różem a beżem. Taki bardzo ładny kolor, ocieplający i rozświetlający. Także jeżeli nie znacie w ogóle kosmetyków Annabel Mineros, to powiem Wam, że ich jakość jest fantastyczna. Jeżeli jesteście zainteresowane w ogóle jakąś większą recenzją Annabel Mineros, to zrobiłam oddzielny film o marce, w ogóle o kosmetykach, które testowałam, bo minerały się pojawiły u mnie dopiero w roku właśnie 2017, więc to był taki pierwszy kontakt z nimi. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o makijaż, to jest ta maleńka paletka, słuchajcie, bardzo wygodna paleta ze Smashbox. I to jest paleta do konturowania. W ogóle strasznie mi się podoba, że Smashbox teraz robi takie małe opakowania i palet, cieni do powiek i na przykład różów. I właśnie mam tutaj paletę do konturowania, która dodatkowo na lusterku ma jeszcze opis, jeżeli ktoś nie wie, jak konturować twarz, to dodatkowo macie taką naklejeczkę, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba nigdzie tego szukać pod spodem. I macie tutaj trzy kolory idealne do konturowania, ja też dzisiaj ich używałam. Jest to taka paleta uniwersalna, świetnie napigmentowana, jest nieduża, wszędzie się mieści, bardzo lubię ją ze sobą wozić. Jest to paleta, powiedziałabym, do średnio tak ciemnej skóry i do skóry jasnej. Niestety, jak ktoś ma bardzo opaloną skórę, to ona może być trochę za jasna. Ale jakość tych produktów, ich właśnie to, jak one się blendują, jest naprawdę fantastyczna i też uwielbiam tą paletkę. Naprawdę uwielbiam nią pracować. To był taki akurat przemiły prezent od jednej z moich klientek, także bardzo jej dziękuję. Znowu podejrzewam, że ten film będzie straszliwie długi, ponieważ dopiero zaczęłam. I widzę, że jestem dopiero na początku kosmetyków kolorowych. Ale chciałam pokazać Wam jeszcze jedną bazę. Jest to baza podcienie z najnowszej kolekcji Belle z Biedronki. I ta baza nazywa się Glitter Eyeshadow Base. Ma ona zatopione takie bardzo drobniutkie opiłeczki w kolorze srebrnym i złotym. Bardzo fajna baza do powiek. Podejrzewam, że jej cena to jest około 10 zł, 8 albo 9 zł. Świetny kolor. Na powiekach ona może nie jest kryjąca, to jest raczej taka baza, która staje się całkowicie przejrzysta, ale bardzo ładnie zwiększa przyczepność cieni, bardzo ładnie poprawia ich jakby wygląd w ciągu dnia. One się nie będą Wam osypywały, nie będą zmieniały swojego koloru, pięknie je trzyma. No i oprócz tego ta cena, słuchajcie, te 8-9 zł, jeżeli jeszcze ta kolekcja w Biedronce jest, to naprawdę bardzo Wam tą bazę polecam. No i jeszcze teraz mam narzędzia do makijażu, których też ostatnio bardzo często używam i najczęściej robię zakupy w TK Maxie albo w Rossmanie i to są oczywiście gąbki Real Techniques, tutaj trzymam puste pudełko, żeby Wam powiedzieć, jak ta gąbka się nazywa, ale ostatnio dużo w ogóle gąbek Real Techniques pokazuje się właśnie w TK Maxie i to jest gąbka, która się nazywa Miracle Sculpting Sponge i wygląda ona w ten sposób, czyli jest to takie jaje, które dodatkowo ma jeszcze brzegi, którymi możecie konturować, którymi możecie nakładać bardzo ładnie puder do konturowania. Świetna pod oczy. Naprawdę powiem Wam, że to jest chyba moja ulubiona gąbka w tym momencie. Myślę, że gdybym miała wybierać gąbkę roku 2017, na pewno by to były gąbki Real Techniques, na pewno byłaby to pomarańczowa gąbka. Ona jest w ogóle bardzo do niej podobna, jeśli chodzi o strukturę. Świetna gąbeczka, jeśli gdzieś znajdziecie ją w TK Maxie albo w ogóle chcecie ją kupić przez stronę internetową, bo te gąbki też są w polskich sklepach, być może pojawią się te nowe gąbeczki też w Rossmanie, to bardzo gorąco tą gąbkę polecam. No i grudzień to jest taki też miesiąc dla mnie, że miałam takie postanowienie, nie wiem czy zauważyłyście, że postanowiłam, że we wszystkich moich filmach przez cały grudzień nie ubiorę się ani razu na czarno i ani razu nie użyję, słuchajcie, szminki, która nie jest czerwona. I udało mi się, także jestem z siebie dumna, udało mi się, chociaż czasami było ciężko, bo chciałam ubrać się na czarno i nałożyć beżową szminkę, ale tak jak widzicie w dzisiejszym wideo, które dla mnie jest ostatnim wideo grudnia, znowu mam czerwoną szminkę i to jest szminka Revlona, to są nowe szminki. Te szminki nazywają się Ultra HD Gel Lip Color, a ten kolor nazywa się 750 HD Lava. To jest po prostu taka piękna, intensywna czerwień, którą właśnie mam dzisiaj na ustach i rzeczywiście jest to formuła, słuchajcie, żelowa z bardzo dużą ilością połysku.
To jest coś takiego pomiędzy masełkami Revlona a szminką. I tutaj ta szminka dodatkowo jeszcze przepięknie pachnie landrynkami. Naprawdę bardzo taka przyjemna formuła szminek. Świetnie się nakładają, świetnie się ich używa. Także jeżeli szukacie jakiejś szminki dla siebie, tam są też takie neutralne kolory, to jest to fajny wybór. Natomiast jeżeli chcecie mieć taką legendarną szminkę, jeśli chodzi o czerwień, to bardzo bym Wam polecała szminkę Narsa, która się nazywa Dragon Girl. I pokazywałam Wam już ją mnóstwo razy. No to są dla mnie kultowe szminki, których ja po prostu cały czas używam. I myślę, że ta czerwień, jeśli chodzi o czerwień, jeśli chodzi w ogóle o zimę i jesień, to jest moja ukochana czerwień. To jest taka bardzo zimna czerwień, dosyć głęboka, ale jeszcze nie ciemna, więc pasuje, no pasuje praktycznie każdemu. Bardzo ładnie też wybiela zęby, więc świetna szminka. Myślę, że jeśli chodzi o czerwone szminki, to postaram się zrobić też film o czerwonych szminkach na zimę i na jesień. I później, żebym mogła zrobić film o szminkach letnich, więc mam nadzieję, że mi się to uda. I nareszcie mogę przejść do pielęgnacji, bo już tak się rozgadałam przy makijażu, że pielęgnacja musi pójść nam szybko, więc może zacznę od kosmetyków, o których też bardzo rzadko mówię, czyli będą to kosmetyki do włosów. I chciałam powiedzieć Wam o tej wcierce już przynajmniej 2 miesiące temu, dlatego że niestety teraz strasznie wypadają mi włosy i to pewnie jest spowodowane pogodą i w ogóle osłabieniem i ogólnie tym, że jesienią to się może po prostu wydarzyć, jeśli też macie coś takiego, że wypadają Wam włosy, są osłabione, skóra głowy jest taka dosyć nieprzyjemna. To bardzo polecam Wam ten kosmetyk i też o nim już mówiłam w moich ulubionych kosmetykach azjatyckich. I jest to wcierka Kaminomoto General, taka podstawowa wersja, ta chyba najtańsza, która jest po prostu do tego, żeby wzmocnić cebulki, żeby nadać włosom połysk, żeby one szybciej rosły. Świetna wcierka i zawsze jak mam problemy właśnie z włosami, to jej używam. Tak jak widzicie, jeszcze mi zostało pół opakowania, więc nie stosuję jej cały czas, tylko stosuję ją raz na jakiś czas. Myślę, że w ogóle te wcierki do włosów są najlepsze. To są wcierki japońskie oczywiście i kupicie je w sklepie Japan Store. Jest to chyba jedyny sklep, z którego możecie w Polsce sprowadzić te wcierki bardzo bezpiecznie i na pewno będą one oryginalne. A kolejnym kosmetykiem do włosów, właśnie który bardzo polubiłam w zeszłym miesiącu, to właśnie był ten szampon i to jest szampon marki Kevin Murphy. Też myślę, że tej marce nigdy nie mówiłam, ale również jest to marka Cruelty Free. To jest taka marka selektywna, dosyć droga i właśnie kupicie ją w salonach fryzjerskich, ale jest ona naprawdę warta tych pieniędzy. Ja szczególnie właśnie lubię ten szampon. Przepięknie pachnie i naprawdę mam po nim bardzo fajne włosy. Nazywa się on Angel Wash. I to jest szampon do włosów cienkich i do włosów farbowanych, więc idealnie do moich włosów. Ja mam bardzo cienkie włosy i mam włosy farbowane, więc ten szampon bardzo fajnie mi się sprawdza. Oprócz tego jest różowy. To jest oczywiście miniatura, którą sobie właśnie kupiłam w salonie, do którego chodzę, żeby ten szampon jeszcze wypróbować w domu i myślę, że może być tak, że to będzie mój kolejny szampon do włosów. Jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, to jeszcze w zeszłym miesiącu opowiadałam Wam o tej maseczce i w dalszym ciągu uważam, że jest to jedna z lepszych masek oczyszczających, na jakie trafiłam. Jest to maska Sephory Matte Mask Purifying and Mattifying, maska z cynkiem i miedzią. Świetna maseczka właśnie, żeby poprawić sobie wygląd strefy T, albo jeżeli macie skórę tłustą i chcecie zminimalizować właśnie i to, jak pory wydzielają sebum, i to, jak pory wyglądają, bo ona świetnie pory zwęża, to bardzo Wam tą maskę polecam. Można kupić ją właśnie w Sephorze, w miniaturce, którą trzymam w ręku, albo w dużej pojemności. Kolejną maską, którą strasznie polubiłam w zeszłym miesiącu, to jest maska Glam Glow i ta maseczka nazywa się Thirsty Matte. To jest maska nawilżająca, taka maska, która może być maską nocną, ale też może być maseczką, na przykład taką, którą nakładacie na 20 minut i potem ją zmywacie. Ja uwielbiam ją nakładać na noc i pokazywałam Wam tą maskę właśnie w mojej pielęgnacji wieczornej ostatniej. I ona pachnie, słuchajcie, jak świeże ciastka kokosowe do tego jeszcze. I jest to postać takiego właśnie żelowego błotka, więc nakładacie cienką warstwą i skóra natychmiast po tej masce jest bardzo gładka, świetlista, lepiej napięta, także naprawdę świetna maseczka. Nie jest to może najtańszy produkt, ale myślę, że jest on bardzo fajny. Możecie sobie ją sprawdzić w Sephorze, jeśli szukacie czegoś super. Szukacie dobrej maski nawilżającej. To naprawdę tą maseczkę bardzo bym Wam poleciła. I coś może z tańszej półki, jeśli chodzi o nawilżanie skóry. Też bardzo polubiłam w zeszłym miesiącu ten krem. To jest seria Yves Rocher, która została jakby ulepszona, dodano produkty. I tutaj akurat trzymam produkt, którego wcześniej nie było. Jest to gama Elixir Genus i jest to tak zwany Sleeping Care. To jest taki jakby coś pomiędzy kremem na noc, a maską na noc. Więc jeżeli na przykład macie skórę, która jest mocno odwodniona, to teraz nie ma odwodnionej skóry, która potrzebuje nawilżenia, która potrzebuje takiego boostera, ale oprócz tego na przykład chcecie poprawić jej wygląd, żeby była bardziej jędrna, żeby miała lepszy kolor,
bo to jest linia anti-pollution, to na pewno ten produkt się Wam bardzo spodoba. Dodatkowo on jest w postaci takiego żelu. Jedyne, co mi przeszkadza tylko w tych produktach, to jest zapach. Ja niestety nie lubię zapachu tej linii i to jest jedyny dla mnie minus. Ale to jest, wiecie, to jest po prostu wszystko coś, co ja lubię. Może akurat Wam ten zapach przypadnie do gustu. Jest to taki bardzo zielony, taki liściasty zapach, tak bym go określiła. Zapach zielonych liści. Natomiast nie za bardzo on przypadł mi do gustu, natomiast na szczęście później go nie czuję. Nakładam tą maskę, ten krem, taką dosyć grubą warstwą na noc i fantastycznie on właśnie się sprawdza, idealnie się wchłania i rano skóra naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. No i słuchajcie, na końcu tego filmu będzie rozdanie z produktami z tej linii, więc jeżeli jesteście ciekawe, to zostańcie ze mną oczywiście do końca. No i teraz mogę w końcu przejść do mojego ulubionego działu, jeśli chodzi o omawianie ulubieńców. To zawsze są perfumy, tak jak wiecie, ponieważ ja perfumy uwielbiam. Kto nie uwielbia perfum? Pewnie wszyscy uwielbiają, ale ja mam jakiś taki kompletny ostatnio odjazd na zapachy, co możecie zobaczyć, bo nie planuję zakupów i kupuję na przykład perfumy, tak jak kupiłam te perfumy w Laszu i tak jak Wam opowiadałam w filmie z Laszem, że jest to taki zapach, który trochę wyprowadził mnie z równowagi i postawił obok i musiałam go natychmiast kupić i na pewno nie są to ostatnie perfumy Lasz, na pewno kupię ich więcej. Ten zapach akurat nazywa się Rentless i jest to po prostu taki przepiękny, ciężki, ciepły zapach, po prostu idealny na zimę i na jesień. Bardzo wydajny, bardzo mocny i naprawdę czuję się go kilkanaście godzin bez przerwy. Jeżeli spryskacie nim ubranie, to do kolejnego prania, szalik, cokolwiek. Naprawdę ten zapach się genialnie utrzymuje. Kolejnym zapachem, który zawsze do mnie wraca, jeśli chodzi o jesień i zimę, to jest ten zapach i pokazywałam go też Wam w filmie Fall Talk. Możecie sobie tam zobaczyć też inne perfumy, które bardzo lubię używać właśnie jesienią i później zimą. Jest to zapach po prostu Amber Extreme, czyli taki bardzo intensywny, ciepły zapach ambrowy. Przepiękne perfumy, idealne właśnie na jesień, idealne na zimę i myślę, że ponieważ ja korzystam teraz z layeringu, jeśli użyję zapachu, który zaraz Wam pokażę pod spód, to tworzy to niesamowitą mieszankę właśnie, tworzy to taki bardzo ciekawy zapach, ponieważ nie jest on za słodki. Naprawdę świetne zapachy, też świetna marka perfumiarska, więc jeżeli jej nie znacie, to zachęcam, poczytajcie sobie o niej, naprawdę fantastyczne perfumy. No i jeżeli chodzi teraz o perfumy, właśnie ten layering, to ja bardzo lubię w ogóle męskie perfumy i miałam taki okres w życiu, że w ogóle nie stosowałam perfum damskich, tylko same męskie i z tego etapu właśnie w moim życiu pochodzą te perfumy, to jest Beeman, Thierry Mugler'a. Tak jak wiecie, wciąż do kupienia z Amen, którego też używam cały czas i bardzo go lubię, to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Po pewnym czasie wszedł Amen, niestety to była edycja limitowana, już tych perfum nie można kupić. Ale myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o Amena, jeśli chodzi w ogóle o zapachy męskie Thierry Muglera, to warto sobie te zapachy sprawdzać, bo one są fantastyczne. Tutaj to jest zapach właśnie z czerwoną gwiazdą. No i dlaczego ja go tak bardzo lubię? Oczywiście tutaj są wszystkie moje ukochane nuty zapachowe, więc jest czerwony pieprz, jest drewno, jest patchouli, jest od, jest trochę, słuchajcie, fiołka, dąb, mech i wanilia, więc nie mogłabym nie lubić tych perfum. Nawet, słuchajcie, używałam ich dzisiaj, przepięknie się rozwijają, także super zapachy. Zawsze poluję właśnie na edycje limitowane Thierry Muglera, może ostatnio trochę mniej, ale właśnie bardzo lubię te zapachy łączyć z takimi ciepłymi, typowo kobiecymi zapachami. Wtedy ten zapach, który powstaje, jest dosyć niepowtarzalny. No i słuchajcie, to są wszyscy moi grudniowi ulubieńcy i tak myślę, że było tego wszystkiego strasznie dużo. Znowu będzie film półgodzinny, ale na koniec tego filmu będzie rozdanie, ponieważ obiecałam Wam, że będzie więcej rozdań, natomiast jakoś tak ostatnio miałam dosyć ten grudzień, powiem Wam, taki trochę ciężki i chciałam wręczyć jednej osobie nagrodę, taką mini nagrodę też od marki Yves Rocher, ponieważ naprawdę bardzo lubię tą linię. I tu będzie krem na dzień i tutaj będzie taki produkt, taki płyn micelarny w postaci żelu do demakijażu. I te produkty będzie można po prostu ode mnie otrzymać w taki sposób jak zawsze, czyli jest to rozdanie. Należy zostawić komentarz pod tym filmem. Możecie polubić mój kanał, oczywiście możecie polubić mój Instagram i polubić mnie oczywiście na Facebooku.
Warunki rozdania będą wszystkie pod spodem. No i bardzo chciałabym taki jeden właśnie mini zestaw pielęgnacyjny komuś wysłać. Mam nadzieję, że też się Wam tak spodoba ta linia jak mi. Oczywiście serdecznie Wam dziękuję za spędzenie czasu ze mną i obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wszyscy wytrwali, nikt nie zasnął. Pokazałam Wam dzisiaj, myślę, bardzo dużo kosmetyków. I do pielęgnacji, i do makijażu. Mam nadzieję, że wszystkie się Wam spodobały. Piszcie, co o nich myślicie i czekam na Waszych ulubieńców grudnia, ewentualnie co dostałyście pod choinkę, możecie napisać, jeśli jest to coś kosmetycznego. Napiszcie mi, a jeżeli nie, to też mi napiszcie, bo bardzo jestem ciekawa, jak tam u Was choinka w tym roku. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i serdecznie zapraszam Was oczywiście ponownie.